Witam, cześć, Szołem, Dasz Ból, Wesołych Świąt Wielkanocnych. Chciałbym pozdrowić Pana Paska, Panie Manie z biblioteki w Konieczne. Poszedłem sobie dalej, proszę spojrzeć, jakie piękne. Taka leśna wędrówka. Nigdy nie zaszkodzi, a wręcz przyniesie zdrowie, gdyż raz ma właściwości lecznicze. Ktoś może się śmiać, ktoś może się nie śmiać, ale ogólnie nie mówię tu o urokach lasu już, bo las jest piękny, jest fantastyczny. Las posiada tą taką, las posiada, jak już wspominałem, las posiada właściwości lecznicze, coś jak terapia z końmi dla dzieci. Niestety, które są chore. Las potrafi wyciszyć, uspokoić. Ptaszki mi ładnie ćwierkają, właśnie ptaszki, posłuchaj sobie szumu drzew, ptaków, śpiew. O. Także myślę, że jest to dobra alternatywa, taki wypad do lasu. Zresztą są organizowane wycieczki survivalowe, są organizowane różnego typu zajęcia survivalowe, kursy, szkolenia z zakresu survivalu, jest tego pełno. No i co? Uważam, że las naprawdę może pomóc w takim przypadku. Przytulanie się do drzew to też jest, też ma właściwości lecznicze. Las w ogóle wycisza, uspokaja. Ach, nie ma to jak w lesie. Aż się nie opłaca wracać do domu. I dziękuję ślicznie za wysłuchanie mnie. Pozdrawiam serdecznie, Filip Piotrowski. Dziękuję.